uczniów, zaproszonych gości oraz rodziców. A w szczególności Was, drodzy absolwenci. Baczność. Proszę wprowadzić sztandar szkoły. Dzisiejsza nasza uroczystość ma wyjątkowy charakter, bowiem jest podsumowaniem naszego 3-letniego pobytu w liceum. Już za chwilę otrzymacie świadectwo ukończenia szkoły. Świadectwa, które są potwierdzeniem waszej sumiennej pracy, jaką włożyliście w ciągu tych nauk, w ciągu tych ostatnich 3 lat. I mam nadzieję, że ten czas spędzony w drugim liceum był dla was wyjątkowym doświadczeniem. Że mieliście okazję nie tylko zdobywać wiedzę, ale również uczyć się odpowiedzialności za własne decyzje i wybory, przygotować się do wejścia w ten kolejny, nowy etap waszego życia. Życzę realizacji wszystkich marzeń i wszystkiego, co najlepsze, zarówno w życiu osobistym, jak i również w życiu zawodowym. Dziękuję. Is in meditation. Who knows a place he never has been? He doesn't play for the money he wins. He don't play for his pain. He does the cards, find the answer. The secret geometry of chance. They the law of a probable outcome. The numbers lead it in. I know that the space of a sword's on the shoulder. I know that the clubs are weapons of war. I know the diamonds mean money for this art. That's not the shape of my. Od 11 lat w naszej szkole przyznawane jest szczególne odznaczenie – Order Róża Wyspiańskiego. Wyróżnienie to otrzymują osoby szczególnie zasłużone dla szkoły, które swoją pracą i postawą przyczyniają się do jej rozwoju. W tym roku mamy zaszczyt wręczyć Order Róży absolwentowi, który wyróżnił się szczególnymi osiągnięciami i przyczynił się do budowania wizerunku szkoły. A jest to Wojciech Leśniak z klasy 3 E. Jego pierwsze miejsce, a tym samym został laureatem 13. Polskiej edycji międzynarodowego konkursu informatycznego Google. Zdobył wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach języka angielskiego Ask, Understand i English Help Live. Zyskał wiele wyróżnień w konkursach matematycznych, w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny oraz w ogólnopolskich konkursach Math i Algebra. Drogie koleżanki oraz drodzy koledzy, minął ten czas, czas wytężonej pracy i nadszedł w końcu ten wyczekiwany dzień, w którym otrzymacie świadectwa dojrzałości. Szkoła to jednak nie tylko oceny, ale również ludzie, z którymi nawiązujemy przyjaźnie i przeżywamy wspólnie nasze sukcesy oraz porażki. Mam nadzieję, że te 3 lata będą mile przez was wspominane, a wiedza, którą tutaj zdobywaliście, pomoże wam realizować własne cele oraz spełniać wszystkie marzenia. Dziękuję.